W zadaniu siódmym mamy trapez i wiemy, że wierzchołki tego trapezu wyglądają w ten sposób. Tak, mamy podane po prostu punkty, od zaznaczenia których należy zacząć. Czyli mamy układ współrzędnych, zaznaczmy sobie punkt 0 minus 3, czyli tu mamy A, to będzie nasz pierwszy wierzchołek, 4, 0, czyli 1, 2, 3, 4, 0, punkt B, C to jest minus 2, 4, czyli 1, 2, 3, 4. No i jeszcze minus 3, minus 1, 1, 2, 3 i minus 1 tutaj. No i teraz co my wiemy? Wiemy, że jedna z podstaw tego trapezu jest zawarta w prostej o tym równaniu. Czyli fajnie byłoby, żebyśmy po prostu narysowali sobie tą prostą, żebyśmy zobaczyli, gdzie będzie znajdowała się nasza podstawa. No czyli tak, tworzymy tabelkę, wybierzmy sobie x, no i obliczmy y. Czyli tak, ja na przykład wybiorę sobie jako x 1, a później wybiorę na przykład minus 1. No to podstawmy. Y zatem będzie równy dla x równego 1. Minus 2 trzecie razy 1, czyli minus 2 trzecie, dodać 8 trzecich, czyli mamy 6 trzecich, a więc 2. Teraz minus 1, czyli minus 2 trzecie razy minus 1, dodać 8 trzecich, czyli tutaj będziemy mieli tak, 2 trzecie plus 8 trzecich, czyli będziemy mieli 10 trzecich, czyli będziemy mieli 3 całe i 1 trzecią. No dobra, czyli ten punkt pierwszy nas bardziej interesuje niż ten punkt drugi w sumie, bo tutaj widzicie, mamy dosyć nieładne tego Y. No ale zaznaczmy sobie punkt 1, 2. 1, 2 tutaj. No i jeszcze gdzie byśmy mieli tą minus 1 i 3, 1 trzecia? Minus 1, 1, 2, 3 i 1 trzecia, powiedzmy gdzieś tutaj by się znajdował ten punkt. Czyli jak widzicie, ta nasza prosta idzie wzdłuż tych dwóch wierzchołków. Czyli my wiemy, że to będzie ta nasza podstawa, która będzie nas interesowała. My natomiast mamy wyznaczyć równanie prostej, która zawiera drugą podstawę trapezu. Czyli skoro tu mamy pierwszą podstawę trapezu, to druga podstawa trapezu musi znajdować się tutaj. No i my wiemy, że podstawy trapezu będą do siebie równoległe. Może cały ten trapez już narysujmy, żebyście dokładnie widzieli, jak on będzie wyglądał. W ten sposób wygląda nasz trapez i my szukamy równania prostej, w której zawiera się właśnie ta druga podstawa. No to ważna informacja. Szukamy równania prostej, czyli od razu zapiszmy sobie wzór na prostą w postaci kierunkowej. Co my wiemy o tej prostej? No możemy podać sobie jakiś punkt, który do wykresu należy. Na przykład możemy podać sobie punkt A i współrzędne punktu A to 0 minus 3. Czyli sobie zapiszmy. Zatem znamy x i znamy y. X jest równy 0, y w tym punkcie to minus 3. Skoro my jeszcze wiemy, że te dwie proste są do siebie równoległe, no to wiemy, że muszą mieć takie same współczynniki kierunkowe. Czyli skoro A w tej naszej prostej będzie równe minus 2 trzecie, to oznacza, że w tej prostej A też musi być równe minus 2 trzecie. I gdy mamy już tyle danych, podstawiamy to sobie do wzoru. Czyli pod Y minus 3 w miejsce A podstawmy minus 2 trzecie razy X, czyli razy 0, no i dodać B. Czyli minus 3 równa się 0 plus B, czyli B, a więc B to minus 3. Możemy już podać równanie zatem tej naszej prostej, w której zawiera się ta druga podstawa. Y równa się A, czyli minus 2 trzecie. Tu mamy podane X, dodać B, czyli dodać minus 3. No to poczekajcie, może od razu sobie zapiszmy znak, ponieważ plus i minus da nam minus, czyli odjąć 3. Tak, tutaj mamy wyznaczone nasze B.